Cześć, w tym filmiku powiem na temat motywacji do ćwiczeń. To jest bardzo ważny element, dlatego że większość ludzi ma z tym problem. Na początku zastanów się, jak długo borykasz się z bólami kręgosłupa, czy może brakiem kondycji, czy brakiem zadowalającej sylwetki. Z czego to wynika? Bardzo często, mimo tego, że wiedza na ten temat jest taka ogólnodostępna, jest jej dużo, dużo jest tych informacji, to można powiedzieć, że jest troszeczkę zagmatwana. Ilu terapeutów, tyle propozycji terapeutycznych. Bardzo często zaczynamy i nie kończymy jakiejś kuracji, bo brakuje nam przekonania do niej. Brakuje nam systemu. To, co chciałam zaproponować w tym kursie, to taka ustrukturyzowana praca nad właśnie zdrowiem naszego kręgosłupa. To jest jakby główny cel naszych ćwiczeń i mam nadzieję, że to właśnie ułatwi Ci w takim przekonaniu, że postępujesz w dobrym, właściwym kierunku. Ale właściwie nie o tym chciałabym powiedzieć w tym filmiku. W tym filmiku chciałam powiedzieć o troszeczkę takiej naszej mentalności, która charakteryzuje się brakiem cierpliwości w wykonywaniu takim dłuższym naszych zadań, celów. Bardzo często, gdy wykonujemy jakąś czynność, która wymaga dłuższego czasu, dłuższego zaangażowania, bardzo szybko tracimy motywację. Tak się dzieje właśnie na przykład w przypadku pracy nad zdrowiem, nad sylwetką, nad naszą wagą. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak zyskać taką trwałą motywację na dłuższy czas? W tym aspekcie trochę pomagają nam naukowcy. Oni stwierdzili, że po prostu wynika to z tego, że my nie mamy jakby bardzo precyzyjnie określonych celów, po co my coś robimy. Bardzo ważne jest, aby dokładnie wiedzieć, po co my coś robimy. Bardzo ważne jest też, żeby ten cel był wysoko motywujący nas do pracy. Czyli to nie może być byle co, byle jaki cel. To musi być naprawdę bardzo taki dobry cel, który nas motywuje do pracy, nawet wtedy, kiedy nam się nie chce, daje nam takiego kopniaka w tyłek, za przeproszeniem. Bardzo ważne jest właśnie określić swoje cele. Na przykład celem tego kursu może być odzyskanie zdrowia kręgosłupa, życie bez bólu. To wydaje mi się, że to jest taki cel, który naprawdę jest dobry dla osób, które odczuwają silne dolegliwości bólowe. On naprawdę bardzo wysoko motywuje. Ale już osoby, które na przykład niezbyt często bolą plecy, a tylko chciałby zapobiegać, no to już mniej. Takie osoby powinny właściwie poszukać innego celu, tak? Gdy mamy ten cel, trzeba wyraźnie określić korzyści, jakie uzyskamy z wykonania danego zadania. Czyli pozbędę się bólu kręgosłupa, a jakie korzyści? Korzyścią będzie to, że będę mogła pojechać na narty, że będę mogła wykonywać pracę, którą kocham, będę mogła, nie wiem, pójść na łyżwy, czy inną zachować aktywność, którą po prostu, na której mi bardzo zależy. Każda osoba powinna określić swoje cele i swoje korzyści. Nikt nie może tego zadania zrobić za ciebie, bo ja nie wiem, co ciebie najbardziej będzie motywowało do tego, aby wykonywać to zadanie. Bardzo ważna rzecz kolejna to jest to, aby spisać cele i korzyści na kartce. Najlepiej to narysować obrazkowo po to, żeby powiesić to w dobrze widocznym miejscu i żeby codziennie przypominać sobie, jaki masz cel i jakie korzyści otrzymasz z tego, że ten cel osiągniesz. Ja proponuję Ci powiesić to albo na lodówce, albo na szafce nocnej, tam, gdzie po prostu często zaglądasz i będzie to, Cię to motywowało. Ostatnio jedna z moich osób, która właśnie zaczęła pracę ze mną,
zrobiła tapetę na komórce, która też stale jej właśnie przypomina o jej celu. I absolutnie od kiedy właśnie włączyła tą tapetę, powiedziała, że nie było dnia, żeby nie ćwiczyła. Także bardzo wysoko ją to zmotywowało, a wcześniej 2 miesiące nie robiła praktycznie nic, tylko przychodziła do mnie na zajęcia, więc naprawdę zadziałało. Także polecam Ci, żeby może zrobić coś podobnego. Określ dokładnie cele, korzyści i działaj. Powodzenia. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.